Czy masz opadającą powiekę, malujesz oczy, a wcale tego makijażu nie widać? Zostań ze mną do końca, a pokażę Ci moją tajną metodę trzech kropek. To odmieni Twój codzienny makijaż. Na twarzy mam już wyrównany koloryt, podkładam, a teraz jeszcze okolice oka, żeby usunąć wszystkie zasinienia. Nakładam korektor, pięknie wszystko kryję, żyłki, zasinienia, te wszystkie takie siniaczki i oko wygląda na bardziej świeże. Sama zobacz, jaka jest różnica. No i teraz matowe cienie, mały pędzelek kuleczkowy i brązowy cień. Patrzysz na wprost i na otwartym oku zaznaczasz trzy kropki w miejscu powyżej załamania powieki. Kropki muszą być widoczne, kiedy masz otwarte oko, a kiedy je zamkniesz, to wygląda tak. W ten sposób stworzyłaś sobie stelaż górnej części makijażu, a teraz zmieniasz pędzelek na bardziej puchaty i to wszystko trzeba rozetrzeć. Ten sam brązowy cień nałóż na płasko pędzelkiem na całą ruchomą powiekę, no może prawie całą, bo zostaw wewnętrzny kącik oka, tam wyląduje ten jasny kremowy. A zewnętrzny kącik oka wyciągnij troszkę do góry, tak aby połączył się z tą chmurką stworzoną z tych trzech kropek. A teraz mały kuleczkowy pędzelek i cień w kolorze bakłażana. Zaznaczam nim zewnętrzny kącik, ale tylko to ma być taki akcent, nie bardzo mocno. Zmieniam pędzelek na bardziej puchaty i blenduję granice, żeby nie było widoczne przejście między cieniami. One mają pięknie się przez siebie przenikać, ale to wcale nie jest trudne, ponieważ cienie, których używam, są mineralne i nawet gdyby gdzieś coś Ci nie wyszło, to jednak po kilku minutach te cienie same się rozblendują, kiedy będziesz mrugała oczami. A samo załamanie powieki, a nawet troszkę powyżej, podkreślam jeszcze takim przydymionym różem. To troszkę ociepli ten makijaż i odmłodzi oko. Na dolnej powiece odwzorowuję makijaż z górnej powieki. Zaczynam od jasnego cienia w wewnętrznym kąciku, brąz na całą powiekę dolną. Teraz wzmacniam zewnętrzny kącik tym bakłażanowym cieniem i różem to wszystko razem rozcieram, żeby powstała jedna piękna całość. Żeby oko było bardziej przydymione, a rzęsy zagęszczone, używam kredki wodoodpornej, czarnej. Zaznaczam zewnętrzny kącik oka. Korzystam z tego, że jest bardzo plastyczna, mięciuteńka i teraz takim skośnym pędzelkiem przy lekko naciągniętej powiece delikatnie ją rozcieram, więc tu nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności. Kredka daje się naprawdę pięknie rozcierać, łatwo się nią pracuje, ale trzeba robić to szybko, bo za chwileczkę zastyga i jest nie do ruszenia, więc jeśli masz powiekę opadającą, to jest dobra wiadomość, ponieważ nie będzie Ci się odbijała na górnej powiece. I teraz tuż do rzęs z podwójną szczoteczką. Najpierw tymi długimi włoskami wyciągam moje naturalne rzęsy, żeby były jak najdłuższe. Potem przekręcam szczoteczkę i tymi najkrótszymi dodaję objętości, 200% objętości. Szczególnie skupiam się na zewnętrznym kąciku, szczególnie przy opadającej powiece czy oku głęboko osadzonym takim jak moje. To właśnie o to chodzi, żeby ten zewnętrzny kącik był jak najbardziej wyciągnięty. Tu się tworzy efekt wow, a dodatkowo tuż jeszcze też ma prowitaminy, czyli pielęgnuje rzęsy, one się nie będą kruszyły. Do konturowania używam mojej ulubionej palety magnetycznej. Najpierw piękny taki szampański rozświetlacz na szczyt kości jarzmowej. Potem róż, który jest taki lekko różowo-brzoskwiniowy. Nakładam go troszkę pod rozświetlaczem. On też ma drobinki, więc pięknie się z nim łączy. No i na samym dole bronzer, tak żeby zaznaczyć tylko moją kość policzkową od dołu. Zobacz, jak te wszystkie trzy produkty do modelowania policzka pięknie się ze sobą łączą, przechodzą jeden przez drugi i tworzą wspólną taką całość. Dodatkowo też obniżam sobie czoło i zaznaczam linię żuchwy, żeby poukrywać chomiczki, żeby troszkę skrócić brodę. Można również wymodelować nos, zwęzić go albo na przykład skrócić. Bronzerem jeszcze ocieplam ten makijaż, a ten odcień pasuje właściwie do każdego typu urody. A teraz dzieje się magia i patrz uważnie. Sypki puder i taki mniejszy pędzel do pudru. Takim ruchem omiatającym nakładam wszędzie tam, gdzie nie nałożyłam produktów do konturowania, czyli pod oczami, wzdłuż nosa i na linii żuchwy. Zobacz, co tu się dzieje, ponieważ skóra po prostu się przepięknie bluruje, wygładza. Wszystkie drobne linie i zmarszczki są po prostu mniej widoczne. To jest zasługa tego pudru, który ma działanie nawilżające, ale również takie rozpraszające światło. Pięknie odmładza skórę. No i jeszcze zostały brwi. Najpierw je wyczesuję, a potem używam maskary. To taki tusz zagęszczający do brwi, który dodatkowo jeszcze w swoim składzie ma henne, więc wzmacnia kolor moich naturalnych włosków. Nie muszę robić już teraz henny, ponieważ maskara o to zadba. A na ustach ląduje szminka, po którą moje klientki wracają. Ona dopełnia całości tego makijażu. No i gotowe. Daj znać, jak podoba Ci się ta technika. Zapamiętaj ją, a najlepiej sobie zapisz to nagranie, żebyś mogła do niego wrócić i żebyś praktykowała. A wszystkie produkty, które użyłam w tym nagraniu, możesz zamówić u mnie w wiadomości prywatnej. Nie dostaniesz ich w stacjonarnej drogerii. Napisz do mnie wiadomość prywatną, a wyślę Ci listę użytych produktów wraz z cenami i z ofertą zakupu. A jeśli Ci się podobało, podaj to nagranie dalej.